Najpierw kamerzysta, potem cesarz Narcyz, a teraz Leksiu, wypadają jego brudy. No cóż innego można powiedzieć, nie za dobrze to wygląda. Ten film miał wlecieć dzisiaj, w sensie nie dzisiaj, a w sobotę, ale nie wleciał, ponieważ poczekałem na rozwój sytuacji i się wielu rzeczy ciekawych dowiedziałem, a dowiecie się z tego filmu, na przykład takich rzeczy, że Leksiu przeprosił, można powiedzieć, chociaż nie przeprosił, bo ja tak uważam, bo to, ale zaraz do tego przejdę, albo Konop, można powiedzieć, obsrał zbroję i usunął komentarz Wardęgi i usunął film. I to, że jedna z dziewczyn zrobiła to dla atencji, ale to później jeszcze poruszę. I witam was w odcinku ujaśniającym sprawę Leksia, Konopa itp. itp. Więc ja zapraszam do oglądania, zachęcam do subskrypcji i lecimy. Zacznijmy od początku tej sprawy, czyli od newsów Konopskiego, gdzie dziewczyna mu podesłała, bardziej znajomy tej dziewczyny, a bardziej znajomi podsyłali, okej, screeny i tam jakieś wiadomości do Konopskiego, a Konopski zobaczył łatwe wyświetlenia. No to zrobił temat na oddzielny odcinek, bo przecież jeszcze pieniążki z tego można większe zgarnąć. No i jak to można powiedzieć, karuzela z pierdzielenia poszła. I mamy teraz ten syf, a dokładnie przez to, że Konopski zaczął gadać, że Leksiu pedofil zły, zastrzelić do więzienia i już. Co gorsza, na jego Discordzie robi się z tym syf na kanale memy, bo tam ludzie wysyłają dosłownie memy z Leksiem, że pedofil. Ale do tego przejdziemy później, czemu to nie jest pedofil. Ale dobra. Niestety screenów stąd nie mam, bo Konopski obsrał zbroję i się wycofał. A przedtem jeszcze komentarz Wardęgi ściągnął, o dokładnie ten. Też w tym filmie pokazał jakieś tam screeny z rozmowy, te zdjęcia. Współczuję mu może tego, że musiał je oglądać bez cenzury. Współczuję człowiekowi. Tu akurat współczuję mu. Ale dobra, po tym jak Konopski nakręcił sobie cyferki, czyli 1,5 miliona wyświetleń, przyszedł czas na drugi film 10-minutowy, który teraz sobie obejrzymy, przeanalizujemy, pod koniec powiem kilka zdań i no cóż, to będzie chyba cały odcinek, więc zapraszam do oglądania. Ona miała w tamtym czasie 14 lat. Próbowałem konfrontować z dziewczyną informacje o jej wieku i wstępnie unikała tematu, po czym wysłała mi zdjęcie świadectwa i legitymację, co uznałem za mało legitne. Więc poprosiłem o coś więcej, po czym dziewczyna zaczęła pisać, że ją straszą, że to nie tak wygląda i ona chce się ze wszystkiego wycofać. Okazało się, że zrobiła to wszystko dla fejmu, bo potwierdził mi to jej były chłopak. Rozmawiałam z nim nawet przez pół godziny. Co chciała takiej łatwiejszej drogi do sławy, lubi kłamać, znam ją na wylot, że tak powiem. Zawsze próbuje powiedzieć coś innego i spróbuje odbiegać, oskakiwać od tematu rozmowy. To było już nawet jak byliśmy w związku, bo robiła to co chwilę, były ciągłe kłamstwa i kłamała mnie nawet przy najgłupszych sytuacjach. Nie ma co ukrywać, dziewczyna zajebała farmazonem w temacie swojego wieku, ale na pewno dzięki niej udało się dotrzeć do reszty dziewczyn, z którymi Leksiu miał styczność. Zresztą 13, 14, 15, 16 czy 17 lat, jakie to ma znaczenie w obliczu tych wszystkich obleśnych materiałów, które spłynęły do mnie po moim pierwszym filmie. Ale tak czy siak, prowadzenie jest od razu... No i tutaj się mam o co przyczepić, bo przyszedł słynny łowca kamerzystów i moderatorów Evrona, czyli Mandzio. Coś się Mandzio wczuł za bardzo w rolę, jak i to, że Konopski w kółko powtarzał w pierwszym filmie, że Leksiu pedofil i się chłop po prostu nakręcił na to. A Leksiu do końca nie jest pedofilem, ale to później jeszcze powiem. Macie dalej, oglądajcie. Od razu prowadzenie rozmowy do seksu ruchańsko, let's go. Wysyłanie swoich pików i to jeszcze często, wiecie w jakim stanie. Jak dla mnie to jest absolutnie nadal niewytłumaczalne. Leksiu nie powinien się zajmować influencingiem, nie powinien się zajmować tworzeniem w internecie. Coś musi być bardzo nie tak z jego psychiką, z jego głową, że doszło do momentu, gdzie myślał, że pisanie w ten sposób z ludźmi ze swojej pozycji po pierwsze jest okej, a po drugie nikt na to nie zwrócił uwagi? Co? Wiem, że Konop poszedł z tym na policję. Prawo oczywiście akurat z Mandziem muszę się zgodzić, ponieważ może lepiej, żeby Leksiu się odsunął od nagrywania filmów, jeżeli odwala takie rzeczy, bo zapomina, że jest osobą publiczną, ale się chce przyczepić. Co zgłosiłeś na policję? To, że pisał obleśne wiadomości do jakichkolwiek dziewczyn, to nie jest akurat karalne. No chyba, że w przypadku tej 13-latki, ale to twoje dowody później omówię, bo są całkiem ciekawe. Więc jestem ciekaw, co zgłosiłeś na policję. Bo pedofilii na pewno nie zgłosiłeś, bo to będzie składanie fałszywych zeznań, bo do niczego raczej nie doszło, bo jak mówiłeś, jeżeli dochodziło, że znajdował 14-latkę, no to przepraszał i odchodził, albo pytał się o dowód, więc można powiedzieć, że mentalnie jest, ale
oficjalnie nie jest. Musiałem do odpowiednich organów, ponieważ materiały, które pokazuję wam w tym filmie, to jest jedynie ułamek części obleśnych rzeczy, które Leksiu kierował do nastolatek. Mandziu, który zajmował się podobną sprawą dotyczącą moderatora Evrona, sugerował, żebym zebrał jak najwięcej kontaktów i materiałów od innych pokrzywdzonych dziewczyn, które zgłosiły się po moim filmie. Kontakt przez Instagrama złapała tym razem inna 15-letnia dziewczyna, która po prostu odpowiedziała mu na jakąś relację. Więcej fot poproszę. Czego? Psów? Ciebie, jakichś normalnych, bo nie było widać, jak wyglądasz. If you booty fat, you know where I'm at. Dziewczyna wysłała mi jeszcze potwierdzenie tej konwersacji, wchodząc na oficjalny profil. Tak się zapytam, mógłbyś pokazać całego screena, a nie kawałek rozmowy, bo ja po prostu nie wiem, o co chodzi. Pyta się o zdjęcie twarzy i ty mówisz, że to jest dowód, ale to jest tak jakby bez kontekstu, nie wiemy w jakim celu chce to, więc to nie jest za bardzo dowód. No dobra, może się doszukujecie tam jakichś tekstów, ale ja tu nic nie widzę po prostu. No może jak włączysz te czarne myśli, to wtedy już coś się włącza. Więc mógłbyś na tą swoją sekcję na Discordzie rzeczy z odcinka wstawiać pełne screeny, bo nic tam nie wstawiałeś od 5 grudnia, by się przydało może, by lepiej naświetlić tu sprawę, a nie mamy wgląd na kilka screenów. Leksia, i tutaj może jeszcze nie było aż tak źle, chociaż proszenie 15-latki o zdjęcia plus sam fakt kontaktu z tą dziewczyną przez Instagrama, a nie Tindera, jest zastanawiający. Byłoby to nie fair. Ja się tak wtrącę, a taką myśl dostałem podczas montowania. Czemu Leksiu do niej pisał przez Instagrama? Niebezpieczniej byłoby pisać tylko przez Tindera, a nie wybierasz sobie randomowe osoby z Instagrama i sobie myślisz, wygląda na 18. Nie lepiej by było po prostu ograniczyć się tylko do Tindera? I don't know. Lepiej by było i by może nie wyszła z tego aż taka wielka afera i by Konop nie nazywał go pedofilem. Gdybym nie wspomniał o tym filmie, ale dwie albo trzy dziewczyny zgłosiły się do mnie, że Leksiu prosił ja o jakiś dowód i potwierdzenie swojego wieku. Jednak no niestety nie zawsze to sprawdzał. I to co mówiłem, czyli pytał się o dowód, jak mówiłeś. Czyli nie możesz go nazwać pedofilem, bo niecelowo pisał do dziewczyn 13-14 lat, wolał się upewnić. A to nie jest pedofilia. Bardziej pedofilia by była jakby celowo nie sprawdzał dowodu, miał dowód gdzieś, ale no właśnie nie zawsze to sprawdzał i wyszło z tego takie szambo trochę. Ale ta wiadomość jeszcze, co tam pokazywałeś, jest głupia, jak się pytał o wiek. Może dam wam ją na chwilę do przeczytania. Powiedzmy tu szczerze, pytanie się o dowód mu po prostu nie wychodzi, okej? Okay? Niech się po prostu pyta, czy wyśle dowód, a nie mówi, że nie, że ci, czy coś takiego on tam gada. Więc polecam po prostu wprost zapytać się o dowód, jeżeli nie wyśle, to nie rozmawiać. Logic. Napisała do mnie jeszcze 13-latka, z którą Leksiu próbował skontaktować się na Instagramie, odpowiadając jej na relacje, lajkując jej zdjęcia. Tutaj wchodzi... Czekaj chwilę, wait what? Ty uznałeś, że polubienie dwóch zdjęć na Instagram, jak i wysłanie emotki oczu jest dowodem na to, że on jest pedofilem, bo mi się nie wydaje. Czy jeżeli polubię jakieś randomowe zdjęcie jakiejś dziewczyny na Instagramie, wyślę jej emotkę oczu, to od razu jestem pedofilem, tak? Jeżeli ty myślisz, że to jest dowód, to jestem świętym Mikołajem. W sensie, ja nie rozumiem, gdzie tu jest dowód. Jeżeli by dalej potoczyło się w rozmowie, że on tam mówił do niej zrozumiałe rzeczy, to wtedy już mogę stwierdzić, że dobra, masz tu rację, ale jak mówiłem wcześniej, to jest po prostu wyrwane z kontekstu. Nie mamy historii tej rozmowy, może go od razu zablokować. I chyba tak jest, bo w filmie tam coś gadałeś, że ona zablokowała, więc raczej to za dowód nie można uznać. Jakby rozmowa się potoczyła, to wtedy można już rozkminiać, ale rozmowa dalej się nie potoczyła. Inna kwestia. Leksiu w pewnym momencie wypisywał do tylu lasek, że nawet nie potrafił znaleźć informacji o wieku tej dziewczyny z jej TikToka, skąd tak naprawdę ją poznał, ponieważ dziewczyna go nie obserwowała, ani nic do niego nie pisała. Po moim ostatnim filmie sprytny Leksiu myślał, że zatrze ślady usuwając wiadomości z tą dziewczyną i ją blokując na Instagramie. Oczywiście mam z nią kontakt oraz jej dowód osobisty, który w 100% potwierdza jej wiek. Z dziewczyną odbyłem jeszcze rozmowę telefoniczną, na której mi mówiła, że to było trochę dziwne, że na swoim TikToku dawała info o wieku, a dziewczynka mimo swojego młodego wieku wykazała się bardzo dużym rozsądkiem i nie kontynuowała rozmowy z Leksiem, przez co finalnie nie doszło na szczęście do tego spotkania. Widzisz, dziewczyna wykazała się sprytem i go zablokowała, czyli to nie jest jakikolwiek dowód, bo też mogę przypadkiem napisać do jakiejkolwiek dziewczyny, ale ja tu nie jestem od bronienia Leksia też, a też do przyczepienia się, że on mógł być po prostu narąbany, bo na głosu był narąbany też, czyli można popatrzeć, że mógł napisać do niej narąbany itp. itp. Doszukuje się czegoś w tym, okej? Okay? Ale jak mówiłem, to nie jest na razie żaden dowód. Chcę pozostawić dziewczynę w 100% anonimową, ale dla wszystkich zainteresowanych kanałów komentarzy, które oczywiście podtrzymają jej anonimowość, mogę udostępnić niezbite dowody, takich, których nawet nie pokazuję na tym filmie. Ciekawostka z tymi dowodami, zgłosiłem się do Konopa, czy mógł pożyczyć screeny i zgadnijcie co. U niego kanał komentarzy zaczyna się od 100 kafli, tutaj macie moją wiadomość, nie odpowiedział mi na nią, a mi się troszeczkę śpieszy, żeby wrzucić ten film,
więc po prostu bardzo miło, bo znając życie, jakby napisał jakikolwiek Wardenga, to by, no dobra, usunął jego komentarz, to raczej by nie odpisał. Ale jakikolwiek inny kanał komentarzy by do niego napisał, z którym nie ma napięku, no to by chętnie screeny pożyczył. A ja ich nie dostałem, więc wam nie pokażę, smutno mi trochę. No cóż, dobra, idziemy dalej. Ponieważ sprawa jest w toku i nie chcę, żeby dziewczyna dostawała jakiekolwiek groźby, czy ktoś ją zastraszał. Jestem świadomy, że nie każda dziewczyna... A za co miałaby groźby dostawać? Za to, że Lek się do niej napisał, za to powinna dostać groźby? Wiadomo, ta pierwsza dziewczyna, no to zrobiła to dla atencji, trochę się jej to należało. No bo uznajmy, to jest żenujące zachowanie, bardziej żałosne. Więc dobrze, że chociaż ją zostawił anonimowo, bo jednak nie możemy przewidzieć, co ludzie mogą odwalić. Dziewczyna wygląda na swój wiek, ale Lek się będąc w teamie X powinien wszystkie dziewczyny weryfikować bez żadnego wyjątku. Co by nie patrzeć, Team X to jedna z największych YouTube'owych ekip, których grupą docelową i targetem są dzieci. I to one korzystają z ich produktów, przychodzą na ich eventy, a niedługo odbędzie się Team X Camp, czyli obóz, gdzie rodzice mogą puścić swoje dzieci na tydzień ferii z członkami Teamu X. A to wszystko za jedynie 2000 zł. Obóz jest dla przedziału 9-18 lat, tak jak zresztą członków Teamu raczej, no, nie miałbym się o co martwić, to jako rodzic czułbym raczej lekki niepokój, puszczając swoje dziecko na obóz, gdzie jest Leksio, który... Nie wiem, kiedy to nagrywałeś, ale Nitro powiedział, że Leksio został odsunięty z tego projektu, a tak BTW, dobra cena. 2000 zł za jedno dziecko na tydzień. Jak na spokój na tydzień, to jednak może to jest dobra cena. Nie mam dzieci, okej, nie znam się. No ale jak mówiłem, Nitro powiedział, że Leksio został odsunięty, więc nie mają się o co martwić. A możemy się nawet spodziewać takiego scenariusza, że go mogą wydalić, chociaż to zależy, czy sprawa będzie dalej głośna, czy pocichnie, jak na przykład z Robertem Pasutem, kamerzystą, czy Narcyzem. Bo chyba nikt już o tym nie pamięta, bo go biorą do federacji, oglądają ich walki itp. itp. Poza odcinkami Teamu X jest skrajnie i ma wyraźne problemy z weryfikowaniem tego, czy dziewczyna, do której pisze, jest odpowiedniego wieku. Z iloma dziewczynami piszesz teraz na Tinderze? O, oh, fuck. No nie, ale tak na serio? Ale to jest takie, wiesz, wszyscy mówią, że Tinder to takie tylko do tego, żeby się... Coś tam. A to w sumie to jest takie, że po prostu sobie piszesz z ludźmi. Jego bajer. Jeżeli to audio nie było przerobione, to naprawdę gratuluję, Leksiu. Ładnie kłamiesz po prostu. To jest śmieszne, że mówisz, że no, że Tinder taki, że do tego jest tylko, a to trzeba popisać z ludźmi. Tymczasem, Leksiu, a tam napisałeś konop, że usunął konto na Tinderze. Skąd masz taką informację? Podaj screena jakiegokolwiek, no. No naprawdę, ja jestem przy niektórych wypadkach, boję się, że popełnię błąd podczas nagrywania i będę miał błędny research. Kierowanie i znajomości z Tindera tutaj prawnie, no, nie ma się od czego przyczepić, a to, co tam wypisywał, było po prostu obleśne. On tam praktycznie po chwili pisania z jakąś dziewczyną... Taka ciekawostka, ten screen, co teraz przelatuło, mam jakąś informację, ale to nie jest potwierdzone, że screen jest podrobiony, ale pewności nie mam. Od razu proponował tak zwany Netflix and chill, wysyłał do dziewczyn obrzydliwe wiadomości, no i często jakieś swoje nagrania oraz zdjęcia. Z dziewczynami, z którymi czuł się już trochę bardziej komfortowo, to brał je na Messengera, pisał rzeczy typu, chętnie bym ci tak p***ał mordę, że nie wiedziałabyś, w jakim tysiącleciu się obudziłaś. Po tych wiadomościach z Facebooka, nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale Leksia bardzo lubiłem, jak był ten początek Teamu X, ale jak zobaczyłem, jak Konop pokazał tego screena, mam tak zwany odruch wymiotny prawie. Sorry, jeżeli ktoś jadł albo cokolwiek innego robił z jedzeniem. Po prostu przyznajmy się, Leksia jest idiotą, jest to obrzydliwe. Według mnie powinien chłop w ogóle nie pokazywać się w internecie. No chyba, że jak zwykle sprawa ucichnie po tygodniu i będzie wszystko hura hip hip. Wiadomości są coraz bardziej graficzne i obrzydliwe, więc już sobie je odpuścimy. A do jednej z dziewczyn wiadomości były tak obleśne, że napisała do Leksia: naprawdę miałam cię za cool człowieka, a nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ile dziewczyn odbiera takie teksty jak z tego Tindera w inny sposób. Ja jako osoba nastosowana seksualnie poczułam się zagrożona i wszystko mi się przypomniało. Wszystkie tamte momenty. To nie jest miłe dla osoby dotkniętej na... Zaraz wam puszczę pełny screen bez tam gadania konopa, ale... Nie wiem, jak trzeba mieć posrane w głowie, żeby zaczynać rozmowę od takich rzeczy i bez upewnienia się, czy ta dziewczyna miała taką sytuację wcześniej, typu wykorzystywanie, bo tutaj tak powiem, znam pewną osobę, bardziej dziewczynę, która miała z tym problem i za napisanie takiej wiadomości na początek rozmowy powinien się smażyć w piekle. No ale dobra, tu macie teraz te screeny.
Tinderze to jest przecież normalka. Ja nigdy nie miałem Tindera i wiem, że takie teksty nie są normalką, ale to nie jest najgorsze, bo jak już jakaś dziewczyna poszła w gierkę Leksia i wysyłała mu jakieś zdjęcia, to on te zdjęcia zapisywał do swojego fab folderu i chwalił się tymi prywatnymi zdjęciami innym dziewczynom. Serio, mogę ci wysłać laski, które mam w fab folderze. I tutaj za zapisywanie tych zdjęć dziewczyn, które poszły w gierkę Leksia, Leksiu może już zostać przymknięty, ponieważ za rozpowszechnianie takich zdjęć jest kara. Karą pozbawienia wolności do 3 miesięcy do 5 lat. Czyli Leksiu może trafić do więzienia za rozpowszechnianie tych zdjęć. Więc najprawdopodobniej Konop za to mógł go zgłosić na policję. Totalnie staje. Idealnie mój typ. 100% jestem szczery. Screen z tego, jak się chwalił tymi prywatnymi zdjęciami od dziewczyny, wypłynął do internetu. Dziewczyna, która była na tych zdjęciach, napisała do mnie, bardzo przejęła się tą całą sytuacją. To jestem ja i znalazłam to na Twitterze. Proszę, odezwij się. Zapewniłem dziewczynę, że żadne z tych zdjęć nie pojawi się u mnie na filmie i będzie anonimowa. I ta sama dziewczyna wysłała mi wstrętne nagrania, które dostawała od Leksia na Snapie. Gdy widać, jak przed lustrem wysyła jej nagrania, jak się i dokładnie tego typu filmiki wysłała mi też inna dziewczyna. Boże, co oni robią w tym domu, X mać? Co kuźwa trzeba mieć w głowie, żeby po pierwsze wysyłać tego typu filmiki, a po drugie, przypominam, że to jest osoba publiczna, więc serio to nie jest jakaś matematyka kwantowa i wystarczyło użyć 10% mózgu. Może by się skapnął, że takie rzeczy po tygodniu bądź dwóch tygodniach pisania z jakąś dziewczyną, no niestety wypłyną. Nawet jak go te laski pierwsze podpuszczały jakimiś fotami czy nagraniami. Się tak cieszcie, bo ja kurwa widziałem te nagrania bez cenzury. To w sumie pół biedy, bo te najmocniejsze filmiki dostawały dziewczyny, które miały tak 17-18 plus lat, ale tak dla nich to było szokujące, tak jak dla dziewczyny, o której wspominałem wcześniej. Od jednej z dziewczyn dostałem kilka nagrań głosowych od Leksia. Totalnie jestem napi***ony jak świnia i mówię ci szczerze, że nigdy w życiu nie miałem takiego uczucia jak z tobą. Naprawdę. Coraz bardziej chcę się z tobą spotkać, a nie po prostu zaprosić na nagranie. Ale z tobą mam totalnie inny vibe. No spotkałbym się z tobą w takiej bardziej randkowej sytuacji. Tutaj też te wiadomości głosowe brzmią mi na takie typowe gadanie tego moderatora Evrona, czyli że cię kocham, że chcę się z tobą spotkać. Takie pierdolenie o Chopinie, szczerze mówiąc. Bo jak trzeba mieć nawalone w głowie, żeby gadać takie rzeczy, a piszesz to możliwe, że do kilkunastu innych dziewczyn, bo przecież sam nie umiałeś policzyć. Więc jak mówiłem, Leksiu wyszedł na idiotę w internecie. Gratuluję. Leksiu pięknie przeczytał z kartki, co pani mecenas i spotlightowy PR-owce mu napisały. I patrząc na to w obliczu wszystkich rzeczy, które wam dzisiaj pokazałem, to jego wyjaśnienia raczej mało kogo przekonały. Ogólnie jego tam pierdzielenie Leksia jest czytane z kartki bardzo ładnie. To mi bardzo przypomina polskie paradokumenty, gdzie oni mają powieszoną kartkę przed sobą i czytają dosłownie z kartki, bo tekstu zapamiętać nie umieją. Ale zadajmy sobie pytanie, gdyby Leksiu miał to mówić bez kartki, jakby to wyglądało? Bo wątpię, że to by wyglądało z sensem. I może dobrze, że przeczytał to z kartki, chociaż moja reakcja jest taka jak nitra, a tutaj ją macie. No tak pokrótce to nie powiedział dosłownie nic, nie? Trochę to jak takie PR-owe brzmiało, jakby sztab ludzi nad tym siedział dwa dni. Tak szczerze, to oświadczenie nic nie mówi. Totalnie nic to oświadczenie nie mówi. Zakończymy już to sobie, ponieważ raczej nic więcej Konopski nie ma do powiedzenia, poza tym, że członkowie Teamu X mówią, wstrzymam się od werdyktu, albo, że na live jeden z członków miał na to wywalone jak czat spamił, co sądzisz o sytuacji z Leksiem, więc gratuluję po prostu. Sztab ludzi wam powiedział, jak macie się zachowywać, gratuluję po prostu. Gratulacje. Więc co sądzę o tej sytuacji? Wielkie jedno szambo. Wiem, że mój film nic nie wniesie do tego tematu, ale zadajmy sobie pytanie. Czemu Konopski nazwał Leksia pedofilem? No właśnie nie wiadomo, chyba się bardzo nakręcił. Wkręcił się to jeszcze Mandzio. I teraz Konopski może się skończyć przez to, że ten sztab prawników zaraz może mu pokazać taki ładny papierek o nazwie wezwanie do sądu, ponieważ wyrządził Leksiowi krzywdę wizerunkową, nazywając go pedofilem, co może naprawdę się skończyć dla niego bardzo źle. A Mandzio się w to wczuł itp. I szczerze,
Przez tą dramę widać, że Leksiu może powinien zostawić karierę w internecie na bok, jak i że wyszedł na wielkiego idiotę. Konopski na słaby research, bo nawet nie przeprosił za swoją pomyłkę, tylko tam dał rozmowy i te screeny, że ona nie chciała za bardzo gadać. Ale my nie jesteśmy od oceniania, jak i ja nie jestem od oceniania, a są od tego prokuratorzy, sędziowie i policja. A w ogóle, dlaczego każdy teraz zaczął się robić śledczym, prokuratorem, sędzią, bo od razu mówi Leksia do więzienia, bo pedofil, no excuse me. Ale opieracie się w większość na słowach Konopskiego, bo on zrobił największy rozgłos. Dla rozjaśnienia polecam obejrzeć film Świeżaka, jest w opisie. Ja na chłopie się chciałem wzorować, ale mi coś nie wyszło. I chłop bardzo z sensu mówił, ten film miał wyglądać jak jego, tylko że nie chciałem kopiować filmu 1:1, więc polecam obejrzeć. Ja tyle miałem do dodania. Polecam Konopskiemu też bardziej badać sprawy. I no cóż, może nagram, jeżeli sprawa będzie się rozwijać dalej. Więc to tyle w tym filmie. Cześć.